Samorządowcy województwa pomorskiego co roku wspierają służby specjalne funkcjonujące na ich terenie. Po raz kolejny udało się sfinansować zakup kilkunastu pojazdów dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Policji. Projekt trwa już 10 lat, a z udziałem marszałka 5 lat. Około 2 milionów złotych przez te prawie 5 lat dofinansowania powoduje, że staje się to takim właściwie katalizatorem do działań dla podnoszenia tego bezpieczeństwa publicznego, którym nam bardzo zależy. W ciągu ostatnich 5 lat ponad 100 nowych aut udało się sfinansować dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku jest to 14 samochodów. Na terenie województwa pomorskiego działa ponad 600 Ochotniczych Straży Pożarnych. Samochody, którymi dysponują Ochotnicze Straże Pożarne, są już pełnoletnie, od 20 nawet do 40 lat. Także każda złotówka pozyskana dodatkowo ma wpływ na zakup nowych samochodów i podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Zakup był możliwy dzięki połączeniu środków własnych OSP i Policji, Skarbu Państwa, Samorządu Wojewódzkiego i samorządów lokalnych. 11 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 14 przedstawicieli gmin podpisało umowę o dofinansowanie projektu. My co rok finansujemy nasze straże pożarne, natomiast jest nam ogromnie miło, że nie tylko my doceniamy ich działalność, ale i zarząd województwa, a poprzez to zauważanie pojawiają się konkrety w postaci pieniędzy. Dla nas to po pierwsze spokój na paręnaście lat w przypadku nowego tego typu i tej klasy pojazdu, co nie zmienia faktu, że za chwilę będziemy występowali o kolejne i kolejne. Gmina rozwija się bardzo dynamicznie. Niestety zdarzeń losowych coraz to więcej. W sezonie letnim wyraźnie widać wzmożony ruch turystów. Przy obecnych kaprycach pogodowych nie trudno o nieszczęśliwe wypadki. Dlatego tak ważne jest sprawne działanie jednostek ratowniczych. Polecamy również zobaczyć sztandar i samochód dla Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim oraz 998, czyli jak pracuje Straż Pożarna w gminie Kolbudy. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północno.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.